Kiedy myślisz o Bogu, to jak go nazywasz? Jakich epitetów używasz? Mój Pan, Pan nieba i ziemi, Król królów, Pan panów, Bóg miłosierny, Wspomożyciel. Ciekaw jestem, czy w tej palecie różnych określeń, jakimi obdarzamy naszego Boga, jest Jego imię straszny albo w innych tłumaczeniach straszliwy. Jeśli jest, to zapewne rzadko, ponieważ i czas biblijny, w jakim żyjemy, czyli czas łaski, jak też i pewien stan kultury, czy bardziej stan społeczeństwa, który jest nastawiony na taką bezpieczną, teraźniejszą egzystencję, pełną dobrobytu, dobrych warunków życia, rozrywek, no nie skłania człowieka do myślenia o rzeczach wiecznych, nie skłania do myślenia o prawdziwych zagrożeniach, tylko raczej do takiej beztroskiej egzystencji. Także zarówno czas łaski, jaki mamy, że Bóg teraz dobrotliwie zwraca się do ludzi z taką ofertą: chcesz uniknąć tego wszystkiego, na co zasługujesz? Przyjdź do mnie, uwierz w Jezusa, w to, co za ciebie zrobił. To jest łagodne przekonywanie. To jest tak, jak Apokalipsa opowiada, stukanie, pukanie do drzwi. Jest to niejako prośba, którą Bóg dzisiaj składa do ludzi. Apostoł Paweł, mówiąc o nas wierzących, mówi, że my jesteśmy jak gdyby ambasadorami, czyli przedstawicielami Chrystusa na ziemi, jakby przez nas Bóg zwracał się właśnie do ludzkości z tą prośbą, błaganiem: pojednajcie się z Bogiem. Także Bóg wysłał swoich ambasadorów wierzących w Chrystusa, aby prosili, zaklinali, wzywali, przekonywali ludzi, żeby pojednali się z Bogiem. Także jak widać, są to bardzo takie łagodne określenia, łagodne metody, ale pamiętajmy, że Bóg, nasz Bóg w Biblii nosi też to dziwne imię. Straszny, albo jak tłumaczy tysiąclatka, straszliwy. Pojawia się ono w Psalmie 76. Pozwolę sobie go teraz przeczytać. Bóg znany jest w Judzie. Imię Jego jest wielkie w Izraelu. Przybytek Jego jest w Salem, a mieszkanie Jego na Syjonie. Tam łamie ogniste strzały łuku, tarczę i miecz i zbroję. Wspanialszy jesteś i potężniejszy niż góry odwieczne. Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, a wszystkich wojowników siła rąk zawiodła. Od groźby Twojej, Boże Jakuba, zdrętwiały wozy i konie. Straszny Ty jesteś. Któż się ostoi przed obliczem Twoim, przed siłą gniewu Twego? Z nieba ogłosiłeś wyrok. Ziemia zatrwożyła się i zamilkła, gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia Ci sławy, a tymi, co ocaleją z gniewu, Ty się opaszesz. Składajcie śluby i spełniajcie je Panu, Bogu waszemu. Wszyscy wokół niech złożą dary strasznemu. On ukraca pychę książąt, jest groźny dla królów ziemi. W tym psalmie nie tylko nazywa się Bogiem strasznym. 8 werset: straszny Ty jesteś. Takich wersetów znajdziemy w Biblii jeszcze wiele, ale wręcz nadaje mu się imię straszny, lub tak jak powiedziałem za lekcją tysiąclatki, straszliwy. Werset 12 mówi:
wszyscy wokół niech złożą dary strasznemu. I w tym momencie to już jest imię Boga, to już jest coś więcej niż tylko jedna z jego cech. To jest pewna cecha jego natury, że jest strasznym Bogiem. Przed jego gniewem nic się nie ostoi. Jest w tym psalmie obraz, że ziemia zatrwożyła się i zamilkła, gdy Bóg powstał na sąd. Teraz oczywiście ktoś może powiedzieć, że taki obraz Boga pochodzi ze Starego Testamentu, że ten obraz nadchodzącego gniewu, że obraz sądu to jakaś przeszłość, a teraz mamy przedstawiać Boga jako Boga miłości. Tak, dla ludzi, którzy drżą przed Bogiem, którzy drżą przed konsekwencjami swoich grzechów, przed karą, rzeczywiście ich nie ma co straszyć karą, bo oni już sami mają tę bojaźń i szukają ratunku, szukają zbawienia. Wtedy trzeba im pokazywać Boga jako tego, który jest łaskawy, jako tego, który chce im okazać litość, zmiłowanie, chce im przebaczyć grzechy. Dlatego przy mówieniu Ewangelii główny nacisk kładziony jest na to, że Bóg umiłował świat, okazał swoją miłość. Ale dzisiaj znajdujemy się już w sytuacji, gdzie ludzie dawno zapomnieli, ludzie, mówię jako społeczeństwo, o bojaźni przed Bogiem, a żyją raczej w postawie lekceważenia czy takiego, powiedzmy, przekonania, że Bóg to może gdzieś tam daleko jest, ale nie ingeruje. Jakoś tutaj ten świat, tak jak zegarmistrz, napędził, nakręcił i zostawił swojemu biegowi. Teraz tutaj tylko te prawa i naturalne, i prawa jakieś duchowe sobie rządzą, ale Bóg w to już bezpośrednio nie ingeruje.